Przywitajcie w takim razie pierwszego występującego. Powiem o nim parę słów. Bartosz Gajda, w tym momencie brawka. Możecie, tak? Nie bójmy się, Bartosz Gajda. Jeszcze nie. Spokojnie. Jeszcze o nim powiem parę słów. Bartosz Gajda. Bartosz Gajda jest oczywiście, był członkiem popularnego kabaretu Łowcy.b. No i kabaret Łowcy.b doskonale znacie, prawda? Znacie? No, był uwielbiany przez publiczność. Kiedy odszedł z tego kabaretu Mariusz Kałamaga, wszyscy się zastanawiali, dlaczego, kurwa. Kiedy z tego samego kabaretu odchodził Bartek, wszyscy się zastanawiali, kto, kurwa? Zagadka. Wiecie, czym różni się Bartosz Gajda od zwykłej kabaretowej kurwy? Pisownią! Tak. To był taki trochę autoroast, bo ja też mam kabaret. Polecam, zapraszam. Ale jako, że jesteśmy dzisiaj w Sosnowcu, w mieście wielkich poetów, wielkich umysłów, ja nie wiem, dlaczego w tym momencie się kurwa nie śmiejecie, ale okej. Chciałbym też niektórych tutaj nawet nie zrustować, ale poświęcić im taki pean pochwalny, taki wiersz, który będzie się kojarzył z ich nazwiskiem. Tak więc przywitajcie bardzo serdecznie. Niby trochę nie do rajda. Mam nadzieję, że się w spodnie nie swajda. Bartosz Gajda! Dobry wieczór! Dobrze, fajnie. Jest ciekawie, bo generalnie w każdym innym miejscu w Polsce, jakby na wieść, że się przyjedzie i będzie obrażać miasto, to ludzie by tak ten... A tu jak się dowiedzieli, będzie rost Sosnowca i mieszkańcy... No ale co wam zostało? Impreza na Tytaniku. Woo! Dobrze, słuchajcie, dzisiejszy wieczór jest również transmitowany w technologii pay-per-view. To nie było łatwe, bo najpierw trzeba było podłączyć Sosnowiec do internetu. Jacek Noch całe życie myślał, że ma internet i dopiero ja mu wczoraj powiedziałem, że to telegazeta. Dobrze. No to zacznijmy, moi drodzy. Paweł Ryszela. Jakby go porównać do zwierzęcia, to Paweł to jest taka mieszanka surykatki i gówna. Jak jakaś leska, którą podrywam, mówi mi, że jestem brzydki, to pokazuje zdjęcie Ryszeli i w zasadzie nie była tematu. Zawsze dziwiłem się, że ktoś taki jak Paweł może mieć jakiekolwiek życie intymne, dopóki jakiś czas temu Paweł mnie nie poczęstował tiktakiem. I obudziłem się gołym u niego na chacie. Teraz już wiem, jaka to jest słynna metoda na Ryszele. Jak w aptekach są tabletki dzień po, to dziewczyny, które umawiają się z Ryszelą, muszą kupować tabletkę dzień przed. Z Ryszela Forte, tak zwane. Arkadiusz Pan Pawłowski. Ksywa Pan Pawłowski, żeby mu przypominać, że nie trzeba siadać jak się sika. Już jako płód był bardzo gruby i dlatego ciąża była zagrożona i trzeba lekarze musieli wyjąć go z brzucha matki i przełożyć do brzucha samicy hipopotama i oto ona donosiła ciążę. Ale ostatnio schudł! No ale czy widzieliście kiedyś grubego biedaka? Bardzo dobrze udaje Shona Paula. Gorzej udaje komika. W zasadzie w ogóle nie umie udawać komika. Abelard Giza. Nie, przepraszam, to jest nie ten poziom. W ogóle zestawienie obok siebie pana Pawłowskiego i Abelarda Gizy to jest tak, jakby w MTV zapowiedzieć teledysk Damiana Choleckiego. Miejsce 10. Sean Paul, ale po naszemu to jest pan Pawłowski. Dajcie mu szansę, on jest jeszcze młody, ale już za parę lat będzie jak Bill Cosby. Marcin Zbigniew Wojciech. 10 lat na scenie. Ktoś go kojarzy? On się chwali w swoim programie, że jest podobny do jednego złodzieja z Kevin Sam w domu. Taką radę. Skończ teraz, zejdziesz w szczytowym momencie. On choruje na przewlekłe zapalenie tarczycy, choroba Hashimoto.
Na początku jak się dowiedział, to się ucieszył, bo to myślał, że to Tamagotchi dwójka wyszła. Objawy Hashimoto sprawdziłem sobie. To jest sucha skóra, ciągłe zmęczenie i obfite miesiączki. Już wiecie, dlaczego Marcin siedzi na ceracie. DJ Chwytak. Potrzebny tutaj jak odśnieżarka latem. Wiele osób kończąc szkołę, studia, liceum, czy tak jak w przypadku Reszeli Poprawczak, myśli nad przyszłością, co robić, czym się zajmować, i ten koleś pomyślał, a chuj, wsadzę sobie karton na głowę, jakoś to będzie. Jedynym plusem tego jego kartonowego wyglądu jest to, że wiadomo, do jakiego kubła go wyrzucić. Jasiek Borkowski, nasz ćpunek kochany, dziecko bogów, matka Hera, ojciec Pio. On tak dużo brał, że kiedyś z siebie wziął za komika. Nie umie gotować, zawsze jak gotuje, to coś sobie przypali. Rysiek Riedel, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, czy z komików John Belushi, czy Bill Hicks. Wszyscy oni ćpali, aż się zaćpali na śmierć. Jasiek, co poszło nie tak? Nawet tego nie umie. Jasiek dużo wyniósł z domu, w zasadzie wszystko, co się dało sprzedać. W momentach szczytowych swojego ciągu był w tak złym stanie, że jak przechodził raz obok schroniska, to jego pies zaadoptował. Damian Kubik, nasze zezowate szczęście z Dąbrowy Górniczej. Polska ma Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, a wy macie Zagłębie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Czeladź. Kurwa, już Mickiewicz pisał w Reducie Ordona, nam Czeladź nie kazano. Patrzcie, jak ładnie pije. Bo się cieszę, że nie trzeba klękać, żeby się napić. Zez Damiana bierze się ze skąpstwa, bo on jak występuje, to jednym okiem patrzy na publiczność, a drugim czy przelew przyszedł już. Sam mówi w swoim programie, że jest podobny do tego kolesia z Ich Troje, tego trzeciego. Chyba, kurwa, po udarze. Kuba Rosa. Kuba Rosa bardzo nie lubi podkradania żartów, dlatego jeszcze nigdy sam swojego nie powiedział. I jego matka, jak się dowiedziała, że jest z nim w ciąży, to wzięła pigułkę dzień po. Dzień po tym, jak wytrzeźwiała, czyli w trzecim miesiącu. Pigułka zdążyła zadziałać tylko na jego mózg. Generalnie jak się kiedyś psuły rzeczy, telewizor albo coś, to się podchodziło i się waliło, żeby naprawić, to jego ojciec tak robił jego mamie. I teraz te tradycje rodzinne kultywuje na swoim. Aktualna dziewczyna jest z nim tylko dla pieniędzy, a i on traktuje ją jak monety. Monety się bije. Jakub Poczęty Błażewicz, czyli Kuba, szkoda, że poczęty. Niby prosty żart, ale nikt na niego nie wpadł. Nawet jego rodzice. Nawet, znaczy się jego matka wpadła, ale to nie były żarty. Kuba ma 35 lat i mieszka z mamą Jacka Nocha. Nie wszystkie żarty tutaj są wysokich lotów, ale no musicie to zrozumieć, Kuba też coś musi wynieść z tego występu, on coś musi zajarzyć, no. Bo my komicy jesteśmy tutaj za kasę, a Kuba, żeby to być, musiał kupować normalny bilet. Oczywiście, skąd miał kasę? No mama Nocha mu dała, a potem na bilet. A bilety nie były tanie, 8 dych. To jest 4 klientów mamy Nocha. Piotr Wojteczek. Nie mam bladego pojęcia, jakim jest ten człowiek. Skiba. Oderwany od pługa. Skiba dorastał w trudnych czasach, ale nie szczaił, że po 89 roku pojawiły się sklepy z ciuchami. Już nie trzeba zaglądać do kubów z Caritasu. Skiba jest jedynym na świecie nieśpiewającym wokalistą. Jest wokalistą niepraktykującym.
Tak samo jak jest niepraktykującym mężczyzną, bo jest zwykłą pizdą w kolorowych ciuszkach. No tak, 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 tak. Kiepskie życie, kiepski świat. No. Jacek Noch z Sosnowca. Jakie miasto, taki Stephen Hawking. Jego iloraz inteligencji niech zobrazuje sytuację, że jak mu pokazałem kiedyś kostkę Rubika, to próbował w nią włożyć kutasa. Jacek jest śmieszny w zasadzie tylko dlatego, że jest chory. W Tinderze, w tej aplikacji randkowej, co się przesuwa tam, to Noch jest na końcu. Jak doszedłeś do Nocha, to, o, to już jest koniec, to już ostatni boss. Ostatni Noch. Nochmal. Noch się ożenił i usunął konto na Tinderze. Oczywiście teraz ostatni jest pan Pawłowski. Bo Reszela jest poza skalą, wiadomo. Jacek się ożenił i będzie rozsiewał prądki Nocha. I ja sobie sprawdziłem, Noch po koreańsku sprawdziłem, znaczy głupi, tępy, zasyfiały, chory, zjeb. Może coś pokolorowałem, ale chory się zgadza. No i Sosnowiec, 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 kochany Sosnowiec. Pierwszy człowiek pojawił się na Ziemi około 5000 lat przed naszą erą. Potem stąd poszedł, bo kurwa, co tu robić? Zastanawiałem się, skąd się biorą mieszkańcy Sosnowca i pan prezydent powiedział mi, że to są wszyscy ci, którzy lądują w oknie życia. Jacek Noch dostał tutaj mieszkanie. I rentę. Mu płacą, żeby niepełnosprawni stąd nie spierdali. W 1806 roku otwarto w Sosnowcu pierwszą kopalnię Nadziei Ludwika. Potem były kopalnie Józef, Jacek, Maurycy i Zygmunt. Na dzień dzisiejszy zostali tylko tutaj Jessica i Brian. No i od jutra Marcin, Zbigniew, Wojciech. Wjeżdżasz do Sosnowca i się czujesz jak w przedszkolu. Są same żabki i biedronki. Kilka ciekawostek zauważyłem. Sosnowiczanie nie znają zabawy wchowanego, bo nikt ich kurwa nigdy nie chciał szukać. W Sosnowcu nie ma kontenerów na papier, plastik. Kuby generalnie dzielą się na do wyjebania i to się jeszcze przyda. W tegorocznym budżecie obywatelskim, sprawdziłem sobie, tężnia Solankowa na Zagórzu dostała prawie 1300 głosów. Chyba najwięcej, bo ludzie myśleli, że tężnia to siłownia. No nic dziwnego, że tak myśleli, skoro na zakup książek nowych do biblioteki w Milowicach głosowało 47 osób. Prezydent zakazuje w tym mieście występów cyrkowych i od tego czasu nie ma posiedzeń Rady Miasta. Miało być też delfinarium, ale okazało się, że delfiny są bardzo inteligentne i mogłyby przejąć władzę w mieście. Sosnowiec, wiecie, to jest taki synonim trochę. My się śmiejemy, bawimy. To jest miasto szydzone w całej Polsce. Brudne, zapijaczone, bez perspektyw, z rozjebanymi drogami. Szukamy kogoś tutaj na prezydenta. I ten koleś sobie pomyślał, o, to coś dla mnie. $200 milionów długu. To jest ponad 1000 na łeb. Wliczając nawet Nocha, no. Zastanawiam się, gdzie pan będzie, jak to wszystko jebnie. I taka refleksja mnie troszeczkę naszła na koniec, bo my się tutaj śmiejemy, potem może nawet pójdziemy na bankiet, a nuż co kto postawi. Jutro rozjedziemy się do swoich domów, a wy... Niczym ten mityczny Syzyf, który codziennie wtaczał ten kamień na górę, budzicie się, może chociaż radą. A, kurwa, Sosnowiec. I patrząc na to z drugiej strony, no to w Sosnowcu wytrzymać potrafią tylko twardziele, także szacun. I
Słuchaj, od pana, panie prezydencie, zależy troszeczkę więcej. Pan ma na imię Arkadiusz, jak mawiał mój tata, nie spierdol tego, Arek. Zauważyłem pewną analogię pomiędzy pana zawodem a naszym, bo my wszyscy oprócz Reszeli jesteśmy komikami. My się wygłupiamy, ludzie się śmieją, ludzie płacą, żebyśmy się wygłupiali. I jak pan się wygłupi, to ci ludzie też za to zapłacą. Jest albowiem wielka różnica pomiędzy słowami przywódcę a przywódca. I tego drugiego panu życzę. Dziękuję. Bartosz Gajda! Zasadniczo? Dobranoc państwu jakby. Przyszedł, rozjebał. Co tu więcej zrobić, nie? Powiem szczerze, jestem bardzo szczęśliwy jako zadeklarowany kasztan. Rozjebał i teraz prawilni komicy. Gońcie, kurwa, gońcie, no.